Lubańskie Stowarzyszenie Abstynentów od Nowa było organizatorem dorocznego festynu dla dzieci, który odbył się w Parku Miejskim przy ulicy Łącznej koło siedziby stowarzyszenia. Patrzę na ten świat cały, na te niebieskie migdały. O, jakie piękne są te nasze dziewczęta. Stoję w ogrodzie pewnego południa. Stoję w ogrodzie pewnego południa. Idzie dziewczę figlarne, jakie oczy to ma czarne. O, jakie piękne są jej czarne oczęta. Czarne, o, jakie piękne są jej czarne oczęta. Stoję w ogrodzie pewnego wieczora. Stoję w ogrodzie pewnego wieczora. Słyszę śpiewy wesołe, echo niesie je dokoła. O, jaka piękna jest ta nasza piosenka. Słyszę śpiewy wesołe, echo niesie je dokoła. O, jaka piękna jest ta nasza piosenka. Tańcz i tańcz, moja miła, tańcz, gdy muzyka gra. Śpiewam dziś dla ciebie, żebyś czuła się jak w niebie. To jest melodia, która rozwesela nas. Bo ja śpiewam dziś dla ciebie, żebyś czuła się jak w niebie. To jest melodia, która rozwesela nas. Były gry i zabawy sportowe, malowanie twarzy, wspólny grill, dużo muzyki i loteria fantowa. Jest to zorganizowane dla współpracy między Lubańskim Stowarzyszeniem a miastem. Coś dla miasta od nas, tak bym to pojął. Zapraszamy dzieci. Przede wszystkim jest impreza dla dzieci organizowana. Jest loteria. Corocznie przychodzi dużo dzieci, więc bawimy. Zapraszamy się w tym roku. Głównym sponsorem jest Lubańskie Stowarzyszenie od Nowa, bo to jest organizator i sponsor jednej, mówię, przy pomocy, mówię, no niestety, Urzędu Miasta albo stety, że chce nam pomagać. Idea festynów powstała kilkanaście lat temu, ponieważ członkowie stowarzyszenia postanowili pokazać mieszkańcom miasta, jak można się bawić bez alkoholu. Idea jest stąd, że kilkanaście lat temu Lubańskie Stowarzyszenie, jeszcze nie było jako Lubańskie Stowarzyszenie, były grupy innego rodzaju, nie było zorganizowane takiego. Coś postanowiła zrobić na zewnątrz, wyjść jak gdyby do ludności, zintegrować się razem ze społeczeństwem, więc zorganizowaliśmy pierwszą taką imprezę, to była na Kamiennej Górze i bardzo fajnie się to spodobało, było bardzo mało ludzi powiedzmy z zewnątrz, natomiast więcej z naszego środowiska, ale gdy zaczęło się to rozkręcać, to po prostu zaczęły te imprezy, przenieśliśmy ją tutaj, bo tu jest bliżej miasto, więc łatwiej jak gdyby znaleźć dzieci, które przyjdą i wiadomo, musi być jakaś opieka, więc w miarę zagwarantowane jest tu bezpieczeństwo, nie ma ruchu. I stąd się wzięła taka, a w ogóle no, pomysł taki był, żeby coś wyjść na zewnątrz, po prostu rozwiązywać, pokazywać ludziom, jak można się bawić bez alkoholu, z dziećmi, przyjść i miło spędzić czas. Upalny lata dzień i czułe twe spojrzenie, szum gałęzi lasu mówi, że mam kochać tylko ciebie. Szum gałęzi lasu mówi mi,
że mam kochać tylko ciebie. Szybko zbliża się to marzenie lub spojrzenie. Organizatorzy przygotowali szereg atrakcji, a nagrodą główną był rower górski. Na dzisiejszym festynie, jak co roku, mamy wiele atrakcji dla dzieci. Dla dziewcząt jest zawody hula hop, dla chłopców rzuty do ekokosza, żonglerka piłką, rzuty do takich drabinek, to mamy od naszego zaprzyjaźnionego stowarzyszenia Sitał Comeback, przywieźli nam takie, także to jest nowość w tym roku, zobaczymy jak to się sprawdzi. Także jest wiele nagród z tych konkurencjach związanych z tym dla dzieci, wiele atrakcji przewidzianych, przygrywa nam muzyka, także jak pogoda dopisze, to powinno być super. Zabawa była przednia, a dzieci i ich rodzice zadowoleni z kolejnej dawki wakacyjnego wypoczynku w mieście.